Jesteśmy właśnie na Wyspie Słodowej, gdzie Stowarzyszenie Nowy Wrocław, miejsce aktywiści zaproponowali, by poddać społecznym konsultacjom projekt taki, by umożliwić tutaj swobodne spożywanie alkoholu. Ze mną jest Mateusz Jędrachowicz właśnie ze Stowarzyszenia Nowy Wrocław. Panie Mateuszu, skąd taki pomysł? Na 55. posiedzeniu Sejmu posłowie znowelizowali ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wprowadzili tam istotne poprawki. Jedna z nich stanowi, iż od teraz Rada Miasta będzie mogła decydować, aby dany obszar, dane miejsce publiczne zostało objęte odstępstwem od zakazu spożywania napojów alkoholowych. Wyspa Słodowa to niewątpliwie najbardziej popularne miejsce wśród Wrocławia, w szczególności tych młodych i studentów. To miejsce, którym odbywają się imprezy, eventy, wydarzenia. Do 2014 roku tutaj właśnie odbywały się juwenalia, czyli święto studentów. Wyspa Słodowa to miejsce kultowe, miejsce, do którego każdy może wejść, ogólnodostępne. Alkohol jest tu cały czas obecny, natomiast nie budzi to żadnych kontrowersji, nie doprowadza to do zakłócenia bezpieczeństwa czy też porządku publicznego. Stąd też nasza propozycja, aby obszar Wyspy Słodowej został objęty tym odstępstwem. Ponadto naszym zdaniem właśnie wyznaczenie takich miejsc, w których można spożywać napoje alkoholowe, jest też dobre dla służb, czyli na przykład policji czy straży miejskiej, które mają wiedzę o tym, że właśnie w tym miejscu jest dostępny alkohol, jest on spożywany i w razie ewentualnego zagrożenia mogą zainterweniować, niż w momencie, gdy na przykład grupy są rozproszone po terenie całego miasta Wrocławia. Dlatego też proponujemy, aby Wyspa Słodowa została objęta właśnie tym odstępstwem. Krótko mówiąc, i tak ludzie tutaj, nie tylko młodzi, ale ogólnie waszym zdaniem spożywają alkohol i teraz jest to pewna fikcja w przepisach. Tak to mogę rozumieć? Doprowadzamy do momentu, w którym zalegalizujemy coś, co i tak jest tutaj obecne. Alkohol jest tu cały czas obecny, natomiast tak jak mówiłem, nie prowadzi to do zakłócania porządku publicznego. Jeżeli posłowie zdecydowali właśnie o tym, że taki przepis został wprowadzony, to warto z niego skorzystać. Wydaje nam się, że Wyspa Słodowa jest najlepszym miejscem właśnie do objęcia właśnie tymi przepisami. To miejsce, którym już od wielu, wielu lat są tutaj właśnie imprezy czy eventy, więc to chyba najlepsza lokalizacja właśnie pod te przepisy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Teraz projekt pewnie trafi do miejskich rajców, no i zobaczymy, jaka będzie ich decyzja, jaka będzie też decyzja prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza w tej sprawie, bo myślę, że to pewnie będzie kluczowe. Dziękuję bardzo. Dla Echo24 Łukasz Ciana.